Decyzją ministra sportu i turystyki Klub Sportowy Chemik Pustków oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica uzyskali dofinansowanie, prowadzenie i organizację w 2022 roku zajęć nauki pływania dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać, który współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Już od 2014 roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica wspólnie z Klubem Sportowym Chemik Pustków składamy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie na bezpłatną naukę pływania dla klas 1-3 z terenu gminy Dębica. W tym roku również udało się otrzymać dofinansowanie. Kwota otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki jest to kwota 100 tysięcy złotych. No jako wkład własny tutaj środki zabezpieczone przez wójta gminy Dębica oraz Radę gminy Dębica w wysokości 70 tysięcy złotych. Cała ta kwota pozwoli nam, aby 752 uczniów z klas 1-3 z całej gminy Dębica będą mogli uczestniczyć w bezpłatnej nauce pływania. W tym roku w okresie od 7 marca do 8 grudnia 2022 roku uczniowie klasy 1-3 z 13 szkół z terenu gminy Dębica weźmie udział w 20 godzinach bezpłatnej nauki pływania. Łącznie od 2014 roku otrzymaliśmy ponad 1 000 000 złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wkład własny zabezpieczony przez gminę i radę. Jest to kwota ponad 600 tysięcy złotych, z czego przez ten cały okres skorzystało ponad 7200 osób w bezpłatnej nauce pływania. Pozyskane dofinansowanie zostanie w całości przeznaczone na opłacenie instruktorów nauki pływania, transport dzieci oraz wynajem basenu na czas prowadzenia zajęć. Wszystkie wyżej wymienione czynniki sprawiają, iż żaden rodzic lub opiekun nie poniesie jakichkolwiek kosztów związanych z prowadzeniem zajęć nauki pływania, która będzie w całości bezpłatna.